Witam ponownie. Cóż, jak już mówiłem, był zbyt trudny, aby przedstawiać go w jednym odcinku. Niestety muszę ci odmówić. Rozumiem. Zgaduję w takim razie, że jest tylko jedna rzecz, którą możemy zrobić. Zgaduję, że spróbujesz odnowić tą dziurę czasoprzestrzenną. Jeśli pokonasz mnie i podbijesz to miejsce, ta dziura wystanie w jakim była. W jakim była. A więc to tak. Tak jak są czasy pokoju, są też czasy wojny. Nie musisz się powstrzymywać. Zaatakuj mnie całym swoim sercem, jeśli pragniesz żyć. Niech przeznaczenie nas poniesie. Mówimy tak. Mam zamiar przedstawić dwa sposoby na tą walkę. Pierwszy, jak się nie powinno tego robić. Oczywiście, kto mógł dostać z tego elementu? Jedna moja postać, która używa czarnych elementów. Pudło. A sobie nie było go za łatwo ubić. Wzmacnia swoją obronę magiczną. Zapewne zastanawialiście się, dlaczego powiedziałem, że pokażę, jak się tego nie powinno robić. Pomimo, że dajesz się właśnie tyle, co powinienem. A zobaczycie. Nie, naprawdę uwierzcie mi, boli mnie to. Oto nadeszła ta wiekopomna chwila. Powód, dla którego walki z Miguelem są beznadziejnie trudne. Rozumiecie, o co mi chodzi. Pozwolę sobie uciec. Miałem głównie za zadanie zademonstrować, dlaczego nie walczy się tak, jak ja to robiłem właśnie przed chwilą. Nie ma sensu uciekanie. Przykro mi, ale nie mogę wam pozwolić opuścić tego miejsca żywymi. Tak. To zacznijmy od jednego drobnego szczegółu. Uleczmy się. Lekka zmiana w elementach. Masz niż dobrze. No to jeszcze my zmienimy na... Czy mi się wydaje? Właściwie mógłbym dać Magnegate. Starkiego tutaj będę wykorzystywał mimo wszystko w celach bardziej wspomagających niż cokolwiek innego. Przepraszam za te długie przygotowania, ale cóż, sytuacja tego wymaga, nie oszukujmy się. A więc wróćmy do walki z Miguelem. Jesteś gotowy? Chodzi tutaj właściwie tylko o tą jedną nieszczęsną technikę, która potrafi przynieść śmierć w jedną chwilę. Kto dostanie? Link. Ja dawałem Starkiemu Dimi, niż będzie mi potrzebne. No. Już nie mam się tacy.
Nie, że nie się czepiam, ale mam całą jedną turę. Na użycie cholernego diminisza. Co szczerze mówiąc, to zazwyczaj jest tak, że pół biedy, jeśli dostanie ktokolwiek, kto nie jest Lynxem. Ale jeśli to Lynx dostanie, to już praktycznie po nim. Cóż, widać, że nastąpiła znacząca redukcja obrażeń, ale to dlatego, że a Starki ma jak taki biały element, a dwa, że ma okulary przeciwksiężycowe. I czemu nie mogę go trafić? A tak, i ktoś u mnie miał pułapkę na Holy Light, to nie pamiętam kto. Aha, już wiem. Cóż, nie oszukujmy się. Nasz kochany adwersarz, na chwilę obecną, zwany Miguelem, bardzo lubi używać tego jakże nieszczęsnego ataku Holy Light. W momencie, kiedy wiesz, że jest na skraju śmierci, przepraszam. Photon Beam. Mech. Proszę, obrażenia dalej nie są jakieś zdecydowanie wysokie. O ile dobrze pamiętam, Lynxa tylko wzmacniałem. A jak to, że przypominam, że w tej chwili na nic właściwie. Nie przejmę się, nie mam zamiaru używać elementów, przykro mi. Jako, że na chwilę obecną jakiekolwiek ataki magiczne, raz, że Diminish, dwa, że widzieliście, co właśnie zrobił. Szczególnie zastanawiam się, czy nie zrobić po prostu tak, aby nie mógł używać magii. Tylko, że już nie zdążę. Cześć, Nolis. Wydaje się, że dalej są właśnie dosyć znaczące. A. Okej. Okay. Aczkolwiek już zdecydowanie boli dużo mniej niż jakby normalnie użył tego nieszczęsnego ataku. Jak to kiedyś przeczytałem. Jeśli użyje swojego fizycznego ataku, powinien się cieszyć, że właśnie nie skopał ci tyłka. No to się cieszę. Szczerze mówiąc, nie jestem nawet dokładnie pewien, ile trwają te, że tak to ujmę, power-upy. O tak. Teraz te jego nieszczęsne ataki, które następują. Oj, przepraszam. Może być trochę głośno. Które następują w momencie, kiedy Miguel spada na dosyć niski pułap punktu życia. I coś jeszcze bardziej nieszczęsnego. Jak już mówiłem, lubię używać Holy Light w momencie, kiedy ma niedużo punktów życia. Dlatego wolałem się zabezpieczyć. Załamuje się. 95% szansy na trafienie. I oczywiście akurat w tej walce musi nie trafić. Cóż, z Diminishem jest jeszcze o tyle dobrze, że pozwala leczyć się dalej za tyle samo, co zresztą właśnie mogliście zauważyć. No czemu? Aczkolwiek muszę przyznać, że jest to jedna z najtrudniejszych walk w całej grze. Zwłaszcza jeśli ktoś przychodzi nieprzygotowany. Ja na przykład w momencie, kiedy walczyłem z nim po raz pierwszy, w ogóle nie posiadałem elementu Diminish. Dzięki Bogu.
Dostałem przy okazji szalik marzyciela. Jakiś mogę to przetłumaczyć. Wspaniale! Doskonale, Shinji. Udało ci się stać się naprawdę potężnym. Przykro mi, ale muszę oszczędzać twoje siły, więc pozostawię ci to na następny odcinek.